Witajcie moi drodzy. Dzisiaj kolejny materiał z cyklu, pewnie się domyślacie jakiego. Takie fajne miejsce nad morzem, Gdańsk. Super sprawa. Tutaj zielona trawka, a na trawce... Ty, ale weź mnie nie rozjedź, nie? No, tu sobie uważaj. No, widzicie. Taki sobie tu robocik jeździ, ale to dzisiaj nie o tym film. Dzisiaj będzie tradycyjnie magazyn energii, a jaki to zaraz zobaczycie. Bo fajna instalacja, mała instalacja, która będzie oczywiście rozbudowywana, bo jak najbardziej jest instalacją rozwojową. Słuchajcie, lecę do chłopaków, bo oni tam już od rana działają, także idziemy zobaczyć, jak im idzie. Zapraszam. Cześć Andrzejku, powiedz mi, co ty tu robisz dzisiaj? Co robisz? Właśnie, powiedz mi właśnie, co ty tu robisz dzisiaj? Ja to psuję. Psujesz? Psuję. No to dobra, to... Ale żeby naprawić, trzeba coś zepsuć, nie? Aha. To ja nie będę ci przeszkadzał, psuj dalej, dobra? To... Dokładnie, ja się ładuję. Okej, okay, dobrze. No, fotowoltaika malutka, to jeszcze będziemy mieli na górze, na dachu też zamontowaną fotowoltaikę. Ale to najpierw musimy zrobić magazyn. Idziemy zobaczyć, co tam słychać. O, a tu już mamy pomieszczonko przygotowane. Chłopaki szafy poskręcali, rakowe. I wiktronik wisi. Już rozplanowane pod kolejne dwa na przyszłość, bo na razie to jest jeden falowniczek. Tu będzie tylko jedna faza zainstalowana. Widzicie, quattro, 10 kV. I będzie mały magazyn, 4 akumulatory Pylonteca, US3000C oczywiście, rozdzielka, tu już mamy koryto, główne przygotowane, busbary, podfiuzy, busbar, no i co, u góry już widzę, jakieś tutaj lecą sobie przewierty, także po kolei będziemy teraz działać, zobaczymy jak to pójdzie, będę na bieżąco to relacjonował, no sprzętu cała masa, oczywiście wiadomo jak to na montażach. Także lecimy z tematem. No i tutaj już przewodzik sobie włazi przez ten otworek ładnie. Linka 3x10 do wiktronika. O, jeszcze się sypie, coś widzę. I druga część, bo przecież musimy mieć powrót oczywiście. Na chwilkę przyjdzie tutaj koryto. Okej. Okay. No, tu mamy rozdzielnię taką główną niejako. Te przewodziki, co tam były przez ścianę przekładane, to sobie właśnie lecą tutaj. Już do końca upniemy potem. Naokoło. Po ścianie. Daleko. I tam wchodzą przez ścianę właśnie na tamtą część, gdzie mamy wiktronika. Każdy centymetr się liczy. Tak jest. Szczególnie u mężczyzn. Ale taki kikutek? Nie, to. No i dobrze. Tak, Andrzej, tu słuchaj, tu jest jedna faza, więc tak, tu nam przyjdzie sieć na to, tak? Tu sobie podłączymy tą sieć w to miejsce, tak? Agregat tutaj podłączymy. Zera tutaj, a tych nie używamy. To jest na przyszłość, nie? To jest na przyszłość. No i tyle, i okej, i będzie w porządku. I to idzie właśnie. No dokładnie, i wyjście na. Do tego, nie? Dokładnie. Mamy lineczkę, tak? 50 kwadrat. I łoczko. Łoczko. No i lecimy z pierwszą końcóweczką DC. I końcóweczka, tak, następną, tak, lecimy. STK. Tak, jest końcówka? Końcówka. Dobra. Już. Elegancko. Dobra.
Następna. To nie to samo co ręcznie. To 5 ton ma ucisku. No i bateryjki sobie już do szafy powoli wędrują, już są trzy. Szafa ustawiona, cerbo i ekranik wiszą, rozdzielnica wstępnie zrobiona. Się powoli tam ciemno tutaj robi. No ale jest bateryjka. Cztery akumulatory, czyli 13,5 kWh dostępnej energii w magazynie. Tak, wejdzie. Tam możesz spokojnie. Tak. Zaraz będziemy to podłączać do busbarów i konfigurować. I u góry mamy rozdzielkę na sieć agregat. Typowo. A na dole bypass i zasilanie z góry. Jest? Daj mi jeszcze jeden. Czarny. Jeszcze jeden. No, instalacja ukończona. Cały proces nie był może w pełni widoczny, bo to już widzieliście wiele razy. Ale co my tu mamy? Victronic, dziesiąteczka, quattro, dwie szafy, jedna oczywiście na przyszłość, druga z czterema akumulatorami, łącznie 13,5 kWh dostępnej energii w tych akumulatorach i oczywiście rozdzielnice, podłączony system do sieci, czyli w tej chwili się ładują baterie z sieci, tak jak zresztą widać na wyświetlaczu i oczywiście mamy opcję bypassu do agregatu, czyli w momencie, kiedy chcielibyśmy zasilić budynek z agregatu, to możemy to wykonać, jak również możemy zrobić całkowicie bypass, czyli mamy dwa rozłączniki 1.0.2 w tym układzie i możemy pominąć całkowicie Victrona, a też podobać, czy jakby zasilać obiekt z agregatu, niezależnie od istniejącej sieci. Jeżeli wyłączymy sobie sieć, natychmiast nam wszystko przejdzie na zasilanie oczywiście bateryjne, także budynek będzie wspierany niezależnie i będzie po prostu na off-gridzie. Fotowoltaiki jeszcze nie mamy, będzie zainstalowana za 3 dni dokładnie i wtedy będzie również produkcja z paneli. Także będzie to wszystko razem współpracowało, tak jak to zwykle wykonujemy. Jeżeli się podobało, to oczywiście pamiętajcie, że łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzwońcie, jeżeli potrzebujecie tego typu systemy, czy jednofazowe, czy trójfazowe. Bo tutaj za moimi plecami, tak jak wcześniej pokazywałem, są miejsca przygotowane już pod dwie kolejne jednostki na przyszłość. Korytko też przygotowane, więc w razie czego tylko dokładamy falowniki, okablowanie. Możemy zagradować oczywiście liczbę baterii, także system całkowicie rozwojowy. Jak tylko inwestor będzie potrzebował, w każdym momencie możemy to wykonać. Dziękuję bardzo za oglądanie, za obecność i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.